Rozmowy. Po zmroku. Dobry wieczór Państwu Kinga Michalska. Ostatki, zwane inaczej zapustami, to według tradycji ostatnie dni karnawału, czas balów i hucznych zabaw przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. Dawniej trwały prawie tydzień, rozpoczynały się tłustym czwartkiem, a kończyły wtorkiem przed środą popielcową. Obecnie nasze świętowanie ogranicza się na ogół do tych właśnie dwóch dni, kiedy zajadamy się karnawałowymi pysznościami, takimi jak pączki czy faworki. Gdybyśmy jednak chcieli rozszerzyć nasze menu o inne staropolskie przysmaki lub przenieść się po prostu, choćby na chwilę, w czas dawnych balów i zabaw, doskonałą przewodniczką po tym świecie będzie Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Mistrzyni polskiej kuchni, autorka 365 obiadów, osoba, która podniosła gotowanie do rangi sztuki, a jednocześnie... Była prekursorką nowoczesności, propagatorką emancypacji. Lucyna Ćwierczakiewiczowa trzęsła warszawską socjetą końca XIX wieku. Bywała na salonach, nadawała ton dyskusjom, balom. Prowadzony przez nią salon przy Królewskiej odwiedzały największe osobistości stolicy. O niej właśnie będę rozmawiać w dzisiejszych Rozmowach po zmroku, w przeddzień Tłustego Czwartku, z dziennikarką, felietonistką i pisarką Martą Sztokfisz, autorką wydanej niedawno książki Pani od obiadów, czyli biografii Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest Pani autorką biografii m.in. Jerzego Hoffmana, Marka Grechuty czy Jadwigi Grabowskiej oraz wielu innych portretów gwiazd, kina, telewizji, estrady. Skąd pomysł, żeby do bohaterów Pani książek dołączyć Lucyny Ćwierczakiewiczową? Skąd się wzięła inspiracja do napisania tej biografii? Ci, którzy książkę przeczytali, zauważyli na pewno na ostatniej stronie Podziękowanie. Jestem bardzo wdzięczna mojej koleżance, również pisarce, która w zupełnie przypadkowej rozmowie. Nie widziałyśmy się lata całe. Powiedziała mi przy kawie kilka anegdot związanych z Lucyną. Jak to usłyszałam, to się szalenie ucieszyłam. Zwłaszcza, że moja koleżanka Małgosia nie zamierzała pisać biografii Lucyny Ćwierczakiewiczowej. A moja radość wzrastała z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc kiedy dokumentowałam życie i działalność ćwierczakiewiczowej, a zwłaszcza wtedy kiedy zrozumiałam, że mamy naprawdę dzisiaj, my kobiety, powód do tego, żeby być bardzo szczęśliwymi, a przynajmniej zadowolonymi. Bowiem w owych latach, w latach Lucyny, kobiety nie miały żadnych praw. Obowiązywał kodeks Napoleona, także u nas w Królestwie Polskim, który nie pozwalał kobietom nie tylko głosować, nie dawał im praw wyborczych, nie pozwalał im studiować. Ale również nie pozwalał im dysponować własnym majątkiem. Trzeba było mieć zgodę męża, żeby pójść do pracy zarobkowej. Proszę sobie wyobrazić, w jakim położeniu były w owych latach kobiety. Ja opisałam, napisałam biografię tej Lucyny, biografię literacką, osadzając ją w realiach historycznych. Obyczajowych i w realiach Warszawy drugiej połowy XIX wieku. I ta kobieta była dla mnie ewenementem, jest dla mnie ewenementem, bo w czasach, kiedy kobieta w ogóle nie powinna właściwie mówić, powinna się uśmiechać, powinna być miła, dobrze prowadzić gospodarstwo albo ojcu, albo mężowi, zarządzać domem, jeżeli stać było. Państwo na sługi. Ona przedarła się. Ona wydała pierwszą książkę, dlatego, bo zapraszała ludzi na obiady, które były tak znakomite, raczyła ich smakowitościami. I oni byli pod wrażeniem tego, co pojawia się na pięknie nakrytym stole. I jeden z warszawskich biznesmenów, Jan Epstein, Poradził Lucynie, pani Lucyno, pani to tak fantastycznie robi, pani to tak wychodzi, u pani jest tak zawsze czysto, tak pachnąco, nie tylko smacznie. Może pani by się podzieliła z innymi kobietami swoimi umiejętnościami. Być może myślał o swojej żonie także. Szofrua, czyli kwiczoły w Auszpiku na postumencie. Oczyszczone bez wyjmowania wnętrzności, tylko żółć się odrzuca, bo kwiczoły karmią się tylko jałowcem i z tego właśnie powodu są dla smakoszów wielkim przysmakiem. Pozostawiając nóżki wyciągnięte wzdłuż, obłożyć młodą słoniną cienko krajaną, owinąć bawełną i upiec pod blachą, polewając ściekłym ze słoniny tłuszczem. Tymczasem na dziesięć kwiczołów. Rozgotować ćwierć funta bulionu w kwarcie wody, rozpuściwszy w nim dwa łóty żelatyny, sklarować białkiem i przecedzić na czysto. Upieczone kwiczoły obrać ze słoniny, ostudzić, wkładać łebkami i piersią w foremki lub w szklaneczki małe od piwa, trzymając nóżki w górze i zalać tym bulionem, ustawić szklaneczki w śniegu, trochę ukośnie, aby po wyjęciu dobrze było układać. Chleb trzy lub dwufuntowy okroić ze skórki tak, aby była gładka, równa płaszczyzna i boki gładkie. Wziąć frytury, rozpuścić ją, a gdy zaczyna stygnąć, ubijać łyżką jakby krem, póki się zupełnie biały jak śmietana nie zrobi. Tym tłuszczem uwierconym posmarować cały chleb. Niech tłuszcz stwardnieje, a wyglądać będzie jak ulukrowany. Resztę tłuszczu zafarbować kilkoma kroplami alkermesu i porobić na chlebie rurką papierową rozmaite esy floresy. Zrobić z brukwi dużej, podłużnej, wyżynając zręcznie nożykiem koszyk na postumencie z głębokiem wydrążeniem. Ten koszyk postawić na środku chleba umieszczonego na półmisku, włożywszy kołeczek z drzewa 4 cale długi, połową w koszyk z brukwi, a połową w chleb. Szklaneczki z kwiczołami ogrzać za pomocą ścierki umaczanej w gorącej wodzie i wyjmując kwiczoły razem z galaretą bulionową, ustawić na chlebie nóżkami w górę, opierając je o koszyk. Zrobić mazduan z jarzynek, z marchwi, kartofli w kostkę pokrajanych i ugotowanych, korniszonów, grzybków, groszku zielonego, wymieszać je z oliwą, octem, pieprzem i solą i ułożyć w koszyk z brukwi oraz na półmisku naokoło chleba. Ubrać jeszcze pozostałą galaretą bulionową, wylaną na płaski talerz i pokrajaną w trójkąty. Przystroić sałatą roszponką i wydać na stół, podając do tego ocet i oliwę lub sos tatarski. A skąd w ogóle wzięło się u Lucyny Ćwierczakiewiczowej to zainteresowanie kuchnią, ale też ogromna wiedza na temat i potraw, i prowadzenia domu, i podawania do stołu, i zwyczajów? Ja myślę, że ludzie, którzy lubią jeść, lubią od zarania jeść. Lucyna lubiła jeść i przyglądała się w domu. Jak kucharka wypiekała jakiejś smakowitości, wysmażała, gotowała, to ona nawet siadała na zydelku, wznosząc wzrok ku górze i upajała się tymi zapachami, a później oczywiście tymi smakami. I myślę, że nastąpił taki moment, kiedy ona zaczęła zapisywać. Matka była niemką, podobnie jak ojciec, którzy od lat mieszkali w Królestwie Polskim przed tym na terenie innych zaborów. Ojciec był prawnikiem, pełnił bardzo wysokie funkcje państwowe. I w tym domu panowała atmosfera może nie tyle wytworności, ale to był dobrze zorganizowany dom. Każdy wiedział, co należy do jego obowiązków, a oszczędna, racjonalna matka. Dała też lucynie takie wskazanie, kiedy lucyna wychodziła za mąż, to matka jej powiedziała: słuchaj, pomoc w domu jest niezbędna do życia, tak jak powietrze, dlatego że jeżeli sama staniesz przy tej kuchni, a wtedy nie było gazu, nie było kuchni tak jakie mamy dzisiaj, tylko były kuchnie węglowe, te wszystkie opary z tych garów waliły w te odzienia, nawet we włosy kobiet. To wtedy masz przegrane życie. Ten mąż usiądzie do stołu ze sfrustrowaną kobietą, która przesiąknęła smrodem z marzeniny i może od Ciebie odejść rychło. Więc ona, wie Pani, była świetną obserwatorką życia, słuchaczką. I wtedy, kiedy już wydała za pożyczone pieniądze pierwszy taki swój przewodnik kulinarny, to ona miała zwyczaj nawet jeszcze wcześniej, za czasów swojego pierwszego małżeństwa, czerpać inspiracje od znakomitych kucharek w dworkach, które sąsiadowały z dworkiem jej męża pod Płockiem. Także była to osoba chłonna, która potrafiła się pytać, która potrafiła nawet po latach, kiedy była już mistrzynią polskich kulinariów, Powiedzieć, że ona się nauczyła gotować te kluski od swojej kucharki albo od kucharki swojej sąsiadki. Ona się nie wstydziła tego, że ona jeszcze w wieku prawie siedemdziesięciu lat zdobywała wiedzę, którą się hojnie dzieliła. Ale jeżeli pani mnie zapyta, to ja od razu powiem, że ja ją. Szalenie cenię nie tylko za jej umiejętność uczenia kobiet gotowania, za rewolucję na stole, za odtłuszczenie polskiej kuchni, za wprowadzenie na nią 50 rodzajów warzyw, owoców, ale ja ją szalenie za to cenię, że ona otworzyła kobietom oczy na to, że skoro jesteście tak ubezwłasnowolnione to ja was nauczę tego, co wam pomoże zdobyć własne środki do życia. Założycie sobie wytwórnię suchych kwiatów. Wtedy kwiaty się przypinało do wszystkiego. A zatem małymi środkami w małym pokoiku albo nawet w pracowni malutkiej można było te kwiaty wytwarzać, wytwarzać i wytwarzać. Ona podawała nazwę sklepu, gdzie można było to dobrze spieniężyć. Czyli ta zmiana, którą wprowadziła Lucyna Światczakiewiczowa, dotyczyła nie tylko kuchni, ale właściwie całego życia Polek. I te jej rady miały bardzo praktyczny wymiar, prawda? Ona uczyła te kobiety samodzielności. Uczyła je zarabiać, a nie być zależną w każdej dziedzinie od męża, a kiedyś od ojca. Do tego stopnia były zależne i do tego stopnia panował taki jakby kanon myślowy, że kobieta była wiecznym dzieckiem, a zatem trzeba było nią sterować i takie niezdolne do samodzielnego życia stworzenie za radą Lucyny, za radami Lucyny, które przez 26 lat sączyła w głowy Polek w drugim swoim hicie, za co... Ja osobiście, gdybym żyła w owych latach, byłabym jej na równi wdzięczna, czyli w wydawanych co roku kolendach dla gospodyń. Kolenda nie była wówczas tylko pieśnią bożonarodzeniową kolenda była prezentem, dawanym bliskim bądź służbie. I proszę sobie wyobrazić, ta zamożna osoba, żyjąca jak na owe czasy, naprawdę dostatnio, zawdzięcza to sobie. I ona się dzieli, czyli daje też prezent nie tylko dosłowny, w skarpetki czy szalik, ale ona daje kobietom prezent. Ona im pisze sama lub z pomocą lekarzy, bądź wielu innych specjalistów, jak zadbać o zdrowie, jak zadbać o wiele aspektów życia osobistego, życia nawet intymnego. Wiedzą Państwo zapewne, że na długich spódnicach i na długich sukienkach wnoszono do domu bakterie. Warszawa była nieskanalizowana, w to wszystko, co płynęło po ulicach, wnosiło się do domu. Ona w każdym wydaniu kolendy dla gospodyń przestrzegała, prosiła, błagała, żeby natychmiast zdjąć te długie kiecki, zaprać to wszystko. Ona mówiła o tym, że mieszkania trzeba wietrzyć, że mieszkania trzeba sprzątać, że szyby trzeba myć, że kąpiel jest niezbędna. Ona kazała się swojej służbie raz w tygodniu albo dobrze wyszorować w domu, albo iść do jednej z nielicznych łaźni w Warszawie. I dawała na to środki, bo one nie były darmowe. To była kobieta niosąca totalną oświatę. Ona nie tylko była prekursorką autoreklamy, bo była. Powiedziała: Nie mam w polskim piśmiennictwie konkurencji. Mówiono o niej, panoszy się jak pawie pióro w kapeluszu. A co to ma za znaczenie, czy się panoszy, czy się nie panoszy? Znaczenie, moim zdaniem, tej kobiety jest olbrzymie dla jej rodaczek. Czytając Pani książkę miałam takie nieodparte wrażenie, że pewne trendy, które się dzisiaj przedstawia jako nowe, albo takie, które przyszły do nas ze świata, różne mody na zero waste, albo oszczędzania w kuchni, czy też na przykład sporządzania domowym sposobem kosmetyków, co dzisiaj jest Puder szeroko... Puder ryżowy domowym sposobem. Chciałam Państwu powiedzieć, że mam kumpelkę, która jest naukowcem. I przeczytała tę książkę, a ona naukowo podchodzi do wielu rzeczy, nie tylko do swojej dyscypliny. I dzwoni do mnie po miesiącu i mówi, słuchaj, ja zrobiłam ten puder ryżowy domowym sposobem, którego przepis zamieściłaś w książce. I on jest znakomity, bo on nie zatyka porów. Puder ryżowy domowym sposobem. Fund ryżu najlepszego moczyć przez cztery tygodnie w miękkiej wodzie, codziennie zmieniając wodę. Odlać ten ryż na przetak, a gdy dobrze osiąknie, włożyć w woreczek podłużny, obszerny z nowego płótna średniej grubości i zmaglować w nim mocno na zupełnie miałką masę. Wziąć sito jedwabne i siać przez nie zmaglowany ryż, po trochu biorąc, co i tak długo bardzo trwa. Tak przygotowany puder przesiać jeszcze raz przez rzadki półbatyst, dopiero wtedy do użycia jest zdatnym i delikatniejszym od paryskiego. Chcąc mu nadać zapach róży lub fiołka, należy wziąć łyżeczkę pudru, wpuścić w nią dwie krople olejku, nigdy więcej i rozcierać wałkiem porcelanowym, aż wszystko się z olejkiem wymiesza. Doprawdy Równie miłego, dobrego i higienicznego żaden zakład perfum nie sprzedaje, bo z taką starannością nie przysposabia. Proszę Państwa, daje w tej książce różne przepisy, ale daje nie mechanicznie przepisane z 365 obiadów za 5 zł z jej pierwszego hitu właściwie, ale daje takie przepisy, które możemy dziś wykorzystać. Jeżeli chodzi o kulinaria, to to są przepisy dosyć proste. I to są przepisy, których wynik, czyli to, co zrobimy na podstawie tego zapisu, będzie nam smakowało, będzie smakowało nam, naszym rodzicom, naszym rodzinom, naszym dzieciom, naszym przyjaciołom. Zrobimy sobie też frajdę. Ja sobie kilka takich frajd zrobiłam. Nie smażyłam pączków, ponieważ pączki są bardzo kaloryczne. Natomiast pamiętam, jak moja mama robiła faworki, bądź też inna nazwa, chrust według przepisów Lucyny wtedy byłam dzieckiem potem kiedy wyszłam za mąż chciałam tę książkę wziąć i przynajmniej ją przejrzeć ale ktoś z kuchni mamie tę książkę zwinął w związku z tym patrzyłam jak mama to robi i to było tak jak później po latach przeczytałam w reprintach obiadów lucynowych faworki funt mąki Dwa łuty masła i cztery łuty cukru miałkiego, osiem żółtek i cztery całe jaja, kieliszek araku i łyżka śmietanki. Zagnieść to razem, rozwałkować jak najcieniej, pokrajać kółkiem od pierożków w długie, ukośne paski i rzucać na gorący szmalec, próbując ciastem, aby nie był zbyt gorący, bo by się faworki paliły. Najważniejszym warunkiem dobroci faworków jest to, aby ani chwili nie leżały zrobione. Ale wtedy, gdy się wałkują, już szmalec powinien być gorący, a ciasto zupełnie wolne, żeby się ciągnęło. Zaraz świeże rzucać na szmalec, jeżeli trochę przeschną lub ciasto twarde, faworki będą złe. W szmalec włożyć jeden surowy obrany kartofel, który odbiera tłuszczowi jego właściwy niemiły zapach lub wlać kieliszek spirytusu. W czasie smażenia dokładać ciągle świeżego szmalcu, aby nie był zbyt wielki, lecz ciągle równy. Wyjmując w tej chwili póki gorące, posypywać cukrem z wanilią, bo gdy ostygną, cukier nie przylegnie. To jest fantastyczne, że te faborki kładło się nie od razu na talerz, tylko też ten tłuszcz musiał najpierw wsiąknąć, wtedy była lignina, nie było takich, jak mamy dzisiaj, chusteczek. Ale te faworeczki musiały być bardzo cieniutkie, tak jak Lucyna radziła, i ona w niektórych swoich poradach nie tylko radziła, ale kazała. Kazała wywalać starocie rzeczy, które już nie są świeże, w których mogła już zaistnieć jakaś pleśń. Ona uczyła kobiety zdrowia, mądrości, gospodarności. Kup tyle, żeby ci wystarczyło na dwa dni. Czyli to wszystko co dzisiaj się pojawia w co poradnikach, dzisiaj. również u niej się pojawia, więc można powiedzieć, że to co dziś odkrywane na nowo, Lucyna Ćwierczakiewiczowa z powodzeniem propagowała już ponad 100 lat temu. I myślę, że wiele dziennikarek i kucharek od niej się uczy, nie mówiąc o źródle swojej wiedzy. Ja czytając też Pani książkę, miałam wrażenie, że to jest osoba, która w niezwykły sposób łączy w sobie pewne wydawałoby się przeciwieństwa. Z jednej strony była idealną panią domów, wspaniałą żoną, matką, z drugiej strony tą właśnie propagatorką nowoczesności, emancypacji. Z jednej strony to była osoba, która organizowała te bardzo wytworne i wykwintne przyjęcia, spotkania, a jednocześnie ta umiejętność oszczędzania była dla niej bardzo ważna. Wreszcie, była osobą, która była i wydaje się taka pełna szlachetności, dobroci, takich cech charakteru, które chciałoby się widzieć właśnie w takich propagatorkach i jakichś porad. Ale też wspomina pani w jednym rozdziale o służących samej Lucyny, które no mogły ją wspominać trochę inaczej. Ja myślę wie pani, że w każdym z nas jest dwoistość. I jak ktoś uważnie przeczyta tę książkę, to zobaczy, że. Ja nie piszę, że ona była idealną żoną, idealną matką, że ona wszystko robiła idealnie. Nie, 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 nie. Jak już robiła przyjęcie, to starała się z pomocą wielu sług. Przecież ktoś to musiał wszystko ugotować, upiec, podać do stołu, potem to zebrać ze stołu. Umyć nie było bieżącej wody, czyli ze studni do misek, do wanienek, to wszystko było dobrze przez nią zorganizowane, robiła to służba. Co do jej szlachetności się nie rozwodzę, nie mam podstaw, żeby w ogóle sądzić, czy była szlachetna, czy nie była szlachetna. Piszę o faktach, potrafiła się dzielić, ale tak jak Wspomina ją w swoich listach, orzeszkowa była herodbabą. Takie określenie jest dla nas dzisiaj jeszcze zrozumiałe. Była to ostra, bezwzględna, dążąca do celu osoba. I nie za szlachetność charakteru ją cenie. Nie o świętej pisze. Proszę sobie wyobrazić, że taka Lucyna skrytykowała nie wszystkie, nie trzydzieści sześć swoich panien do towarzystwa, bo już była wdową od dwudziestu bez mała lat, więc te panny były jej potrzebne, bo ona lubiła towarzystwo. Musiała mieć kogoś wokół siebie, z kim nawet pójdzie na tańce. Ona się nie wstydziła tańczyć ze swoją służącą, ze swoją panną do towarzystwa. I jakieś uszczypliwości tam zamieściła. Na co spadły na nią gromy, niemalże ją ukamienowano – bo był pretekst. To jest pewna specjalność ludzi zawistnych i zazdrosnych. Ja lucyny nie oceniam. Nie wiem, czy to dobrze zrobiła, czy źle. Mogła tego nie robić, ale przyjaciele, wśród których było wielu dziennikarzy, mówili, jak ona opowiadała o perypetiach, i zaśmiewali się. Ha, 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 jakie to dowcipne. Koniecznie to opisz. No więc opisała za co trudno mieć dzisiaj do niej specjalną pretensję. Wspomniała tu Pani parę razy o jej pierwszym mężu, o jej drugim mężu. Czy to życie prywatne Lucyny Ćwierczakiewiczowej również jakoś się łączyło z jej poglądami, na przykład tymi, o których Pani pisze dotyczącymi. Emancypacji i niezależności kobiet? Wie pani, ja myślę, że to się głównie łączyło z jej charakterem, bo ja mogę mieć i pani, Bóg wie jakie poglądy, ale jak one się zetkną z realiami, to mimo, że chcemy być odważne, dzielne, podejmować decyzje nie takie, jakie podejmują nasi rodzice, tylko swoje, osobiste, to nagle okaże się, że opadają nam skrzydła i robimy tak samo jak oni. Ona była niezależna i w pewnym sensie taka odważna od zarania. Skoro została właściwie wypchnięta za mąż, czytelnicy się zorientują, jak sytuacja wyglądała, kiedy przeczytają tę książkę. To ona postanowiła się rozejść z facetem, który ją zdradza, który jej nie szanuje. To się wiązało z ogromnym ryzykiem, już nie będę powtarzała z jakim, ale ona to zrobiła. I później rozwódki należały chyba do jakiegoś ułamka procentu w owych latach w Królestwie Polskim. I matka zadbała, żeby znalazł się dla Lucyny kolejny kandydat na męża. I wie pani, zarówno w przypadku już całkowicie świadomego wyboru tego drugiego męża, jak i wszelkich jej działań, to to co ona robiła, to, jak ona działała, co ona pisało i jak dbała o reklamę swoich książek, swoich poradników, wynikało z jej niezależności tej wewnętrznej. I z tego, że ona się, owszem, przejmowała, jak spotykało ją wiele przykrych epizodów w życiu, zobaczą nasi czytelnicy. Ale ona tego długo nie kisiła. Ona na chwilę skrzydełka zwinęła, porozpaczała chwilę, coś sobie dobrego ugotowała, zajadła ten stres, tę przykrość, tę gorycz i dalej ruszała. Przez 26 lat jeszcze dawała fantastyczne rady, przepisy i tłumaczyła teksty niemieckie w prestiżowym, byśmy to nazwali dzisiaj, tygodniku lifestyle'owym w bluszczu. Więc jeżeli mogę powiedzieć, że lucyna ćwierczakiewiczowa mnie zainspirowała, zainteresowała. To jest mało. Uważam, że jej dzieło, że to, co ona dała kobietom, hojnie dzieląc się doświadczeniami, nie ściemniając, nie wymachując tylko patelnią nad głową, tylko dzieląc się wiedzą niezbędną dla nich. W Warszawie było 56 lekarzy, kobiety nie miały skąd dowiadywać się, co im dolega, dlaczego, a z periodyków, z artykułów, z tekstów Lucyny się dowiadywały. Więc dlatego te kobiety były jej wdzięczne nieprawdopodobnie. O Lucynie Ćwierczakiewiczowej, mistrzyni polskiej kuchni, propagatorce nowoczesności, orędowniczce emancypacji opowiadała w rozmowach po zmroku autorka jej biografii, pani odbiadów, Marta Sztokwisz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przepisy Lucyny Ćwierczakiewiczowej przeczytała Elżbieta Kijowska, a za uwagę dziękuję Państwu, Kinga Michalska.